I teraz Wersow w materiale z Kartoni, z dziewczyną Murtalcio, która też jest jakby... W projekcie Gen Z, ale to jest za dużo tłumaczy, to już za długo, to byśmy za długo musieli... No, ale nie, to jest proste. Kartoni jest dziewczyną Murtalcio, oboje są w projekcie Gen Z, to jest taka sub-ekipa, czyli podekipa Freeza. Również tworzona przez Freeza. Freeze stworzył sobie teraz jakby... Sub-label. Tak jest. Miał już jeden label, ten label się wyczerpał i znudził. Teraz założył sobie nowy label, nowy Terror Squad. Trochę tak. Dokładnie tak. No i tutaj Wersow wypowiada się o tym, jak to że... mówił... czekajcie, z kim on miał beef wtedy, Fat Joe? Nowy Terror Squad jest za brzydki na zdjęcie. Chyba Papusta krapował do niego. Nowy Terror Squad jest za brzydki na zdjęcie. Taki tekst. Stare sprawy, ale śmieszne. Przejdźmy do tego materiału wideo. No. Wersow wypowiada się tutaj o jej relacji z Marcysią, że są najsłabsze chyba, tak? No tak, no zresztą możemy sobie przejść do materiału. Tak, więc wydaje mi się, że jednak może mi się uciąć kontakt z Marcysią, ze względu na to, że też jakby ona rzadko występuje na moich filmach, rzadko się zgłasza do odcinków i po prostu też wiesz, gdzieś tam samoistnie może to... Słuchajcie, dla mnie jest nie do pojęcia, że kogoś może to obchodzić, kurwa, jej kontakt z nie wiem z kim, kurwa. I ta dziewczynka jeszcze siedzi. Tak naprawdę? Ojojku, jojku. Co ty mówisz, a ty, a z Marcysią się wam uciął kontakt? Killer. Tak, słuchaj, uciął się nam kontakt z Marcysią. Ostatnio trochę kijów ostrzelano, umarło 20 tysięcy ludzi, ale w ogóle jebać, to mi się kontakt z Marcysią, kurna, uciął. No kurna, ludzie. No to jest... No nie, dobra, okej. Okay. Teraz też przesadziłem, przepraszam, nie chodzi mi o to, bo już nie chodzi o to, żeby chodzić i cały czas pierdolić o wojnie. Wiadomo, że nie, ale kurna, no jest jakieś w ogóle, nie wiem, tysiące ciekawszych rzeczy niż to, no kurna. Wiesz, ale generalnie... Słyszeliście o tym, że kurde jednak ten, jednak jest rozkminiane to, że mogłaby być cząstka, która się porusza z prędkością szybszą niż światło i że prędkość światła dalej byłaby nieosiągalna, tylko tyle, że z drugiej strony, czyli ona mogłaby się szybciej poruszać i nie mogłaby osiągnąć prędkości światła, co oznacza, że prędkość światła dalej jest jakąś kurwa nieosiągalną prędkością z góry czy z dołu. Kurwa, to mi rozpierdala łeb, a nie to, czy kurwa ona się z Marcysią kurwa koleguje, kogoś obchodzi, czy się z Tomkiem koleguje? Nie, nie koleguje się z Tomkiem. Chuj kurwa z jakimś Tomkiem, kurwa no. Biedny Tomek. Można powiedzieć, że Winnie niczym buldożer wszedł w świat influencerów i ekipy. Dla wielu było to interesujące, ale wydaje mi się, że po tym live'ie niektórzy... Mogą zmienić podejście. Mindset się na pewno tutaj zmieni, co do niektórych rzeczy. No ale powiedz, no weź, no puść kurwa kawałek tego, no aż... mnie rozpierdala, że kogoś to może interesować. Puść to, no, dajmy temu już 20 sekund. To jest dla mnie po prostu niepojęte. Dam ci jeszcze jeden fragment z tego filmu, bo jest, no. Mianowicie 4.58. Chciałem mówić. O tatuażu. Ma tatuaż, kurwa. Tak, i usuwa słówkę. Co usuwa? Na plecach ma tylko Winnie, proszę, bo to... Proszę tylko, żebyś... Nie tak agresywnie, nie tak agresywnie. Jest, ale przecież ja nie mówię nic, jest, przecież... Nie obrażam, ale, tej dziewczyny, ale, ani... Boję się, żeby nie było oro, nie? Generalnie Weronika ma na nazwisko Sowa i jej logotypem, swoją drogą był bardzo duży młyn, ten logotyp. Akurat o tym słyszałem. Tak, akurat o tym słyszałem, no. Beef roku w ogóle, Wersow Wardęga. No i Werka usuwa ten tatuaż. Zobaczmy materiał. Dobra, mam nadzieję, że powiem. Musisz wybrać tatuaż, który usuwasz, który to będzie i dlaczego. No to tutaj to jest duży spoiler, ze względu na to, że ja już jestem w trakcie usuwania jednego z tatuaży. Żeby nie było. Ja pierdolę, naprawdę? Czekaj, jak ona się nazywa, bo zapomniałem. Wersow. Kurwa. Wersow. Usuwasz se tatuaż? O kurwa, nie mogę, czekaj, zaraz cię siusiam. O ja pierdolę! Jezu. Poczekaj, Wersow, kurde, żeby się nie posika. Dobra, okej, okay. Zasłonięta jest moja cipcia. Nie widać, do morza plamego moczu leci. Nie widać, dobrze. Kurwa, że leci tam na dół, dobra, no. No, i co, kurwa.
Nie mogę powiedzieć reaguj mocniej. Nie da się powiedzieć reaguj mocniej. No. W każdym razie... No tak. No, no wydarzyło się pierdolone nic. No. Kurwa, no... No co? I ludzie reagują, jakby się wydarzyło pieprz na pewno, coś. No. Na pewno młodsze community... Tak, młodsze community bardzo... w ogóle patrzy na, tak. na wielu twórców jak na jakiś... bogów, tak to nazwać. I no, dla wielu z nich jest to bardzo, bardzo ważny temat. No ja wiem, ale słuchaj, no ja nie znam tej twórczości tej młodej niewiasty, ładnej notabene. Nie wiem, może ona robi jakieś świetne rzeczy. Tu było dosyć nudno, nic się nie dzieje. Dlaczego mnie to dziwi, dlaczego sobie pozwalam na taki śmiech z tego, no bo to... No. Słuchajcie, dlatego, że ja wywodzę się z takich czasów, kiedy naprawdę coś